Cześć, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej wstrząsającej sprawie z Polski. Dotyczyć ona będzie pewnej pary, która spodziewała się dziecka. Tomasz D. nie miał żadnych wątpliwości, że Marta nosi pod sercem jego dziecko. Zaś ona miała 9 miesięcy na to, by wymyśleć jakąś wiarygodną przyczynę, dla której maleństwo najprawdopodobniej w ogóle nie będzie podobne do ojca. Nigdzie zresztą nie było powiedziane, że dziecko musi być kopią swoich rodziców. Sama ona znała wiele takich przypadków, dlatego nie przejmowała się tym zawczasu. Tomasz pracował na budowie. Tego dnia akurat nie dowieziono kolejnej partii styropianu. Kierownik przykazał więc pracownikom, aby trochę posprzątali wokół bloku, który właśnie ocieplali, a później po 12 mogą udać się do domu. Mężczyzna wywoził akurat na taczce styropianowe odpadki, kiedy zadzwoniła jego komórka. Spojrzał na wyświetlacz i bardzo się zdziwił. Była to jego żona. Zdziwienie to było w pełni uzasadnione, ponieważ kobieta rzadko do niego dzwoniła, kiedy on był w pracy. Musiała to być naprawdę wyjątkowa sprawa. Sprawa ta nie okazała się tylko wyjątkowa, lecz też bardzo poważna, wręcz tragiczna. Marta płakała do słuchawki. Początkowo w ogóle nie mógł jej zrozumieć, co do niego mówi. Kobieta cały czas wymawiała imię ich dziecka, Zuzia. Powtarzała imię 6-tygodniowej córeczki. Co się stało? Zapytał ją przestraszony mężczyzna. Kazał jej się uspokoić i zacząć w końcu mówić. Marta odpowiedziała, że ich córka się dusi, że była już cała sina. Zapytała go, co ma robić. Mężczyzna od razu odpowiedział, że trzeba jechać do szpitala. Uzmysłowił sobie, że roztrzęsiona żona nie poradzi sobie sama. Podbiegł do kierownika i spytał, czy może się zwolnić. Wyjaśnił mu, w czym rzecz, na co kierownik zbladł i kazał mężczyźnie pędzić do domu. Po chwili jednak go zatrzymał. Wiedział, że Tomasz ma do domu kawał drogi. Nie wiadomo, czy będzie miał teraz autobus. Szef zaoferował, że podwiezie go samochodem. Jechał tak szybko, jakby znajdował się na torze Formuły 1. Po kwadransie Tomasz był już w domu. Stan malutkiej Zuzi wydawał się beznadziejny. Niemowlę z największym trudem oddychało. Zadzwonił po pogotowie. Kobieta powiedziała, że nakarmiła córeczkę i położyła do łóżka. Wydawało jej się, że mała zasnęła. Marta była zrozpaczona, czekała na przyjazd karetki. Powiedziała, że na chwilę tylko wyszła do łazienki, ponieważ musiała. Nie było jej dosłownie pół minuty. Gdy wróciła, Zuzia już się krztusiła i płakała. Na początku pomyślała, że mała zachłysnęła się powietrzem lub jedzeniem, że chwilę pokaszle i jej przejdzie. Ale było z nią coraz gorzej. Zaczęła się dusić i sinieć. Gdy karetka zawiozła ją do szpitala, Zuzia była już bliska agonii. Nie było szans na uratowanie dziewczynki, która konała na oczach lekarzy. Udało się im na krótko przywrócić dziecku akcję serca. Natychmiast po tym Zuzia została przewieziona do dziecięcego szpitala klinicznego w L. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, dziewczynka po kilku godzinach zmarła. Tomasz cały czas był przy Marcie. Pocieszał ją w najtrudniejszych dla niej chwilach. Ocierał łzy, przytulał, nawet gdy szanse na uratowanie życia Zuzi stopniały do zera. Dopiero po oświadczeniu lekarzy, że niestety nic nie dało się zrobić, zaczął się zastanawiać, jak to jest w ogóle możliwe, by w ciągu kilkudziesięciu sekund zdrowe 6-tygodniowe dziecko mogło na śmierć zachłysnąć się własnym oddechem lub też mlekiem matki. Im dłużej się nad tym zastanawiał, tym pojawiało się coraz więcej wątpliwości, czy aby relacja jego żony odnośnie przebiegu tragedii była prawdziwa. Podobne wątpliwości jak mężczyzna mieli również lekarze. Do tego stopnia, że o nagłej śmierci dziecka powiadomili policję i prokuraturę. W trakcie prób ratowania dziewczynki
Okazało się, że w jej przyłyku tkwi czereśnia wraz z pestką. Skąd się tam wzięła? Policja zadała to pytanie Marcie D., którą wezwano na przesłuchanie w związku ze śmiercią córeczki. Kobieta była bardzo zdziwiona. Przez chwilę tak szlochała, że trzeba było przerwać przesłuchanie. Gdy je wznowiono, Marta zaczęła rozpaczliwie krzyczeć, że to jej wina, że tylko jej wina. Po co kupowała te czereśnie? Co ją do tego podkusiło, żeby stawiać je obok łóżeczka? Udało się od niej wydobyć informację, że w dniu tragedii, podczas spaceru, matka dziecka robiła zakupy w osiedlowym sklepie. Skusiła się wtedy właśnie na torebkę czereśni. Usypiając Zuzię, podjadała je. Talerzyk z owocami postawiła na niskim stole, 2 metry od łóżeczka Zuzi. Było to za daleko, by istniała możliwość, aby niemowlę samo sięgnęło po czereśnię. Śledczy zapytali kobietę, jak wytłumaczy fakt, że owoc znalazł się w przełyku jej córki. Kobieta stwierdziła, że naprawdę nie ma o tym zielonego pojęcia. Znowu zaczęła płakać. Nagle powiedziała, że usypiała Zuzię i nachylała się nad nią. Może właśnie wtedy przez przypadek trzymała w ręku czereśnię, która bez jej wiedzy upadła na łóżeczko i dziecko włożyło ją do buzi, gdy ona na chwilę poszła do łazienki. Stwierdziła, że to chyba jedyna możliwość. Jednak prokurator po konsultacji z lekarzami uznał, że to niemożliwe. Zuzia miała dopiero 6 tygodni. Tak małe dziecko nie byłoby w stanie samo sięgnąć po czereśnię i próbować zjeść owoc. Nawet jeżeli znajdowałby się w zasięgu jego wzroku. Bowiem taki wysiłek przekracza zdolności psychofizyczne 6-tygodniowego niemowlęcia. W takiej sytuacji przyjęto, że śmierć Zuzi nie była wynikiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, lecz świadomego i umyślnego działania jej matki. Czereśnia została dziecku podana specjalnie po to, żeby się udusiło. Policja ustaliła, że rankiem tego dnia w mieszkaniu oprócz Marty przebywał jeszcze jej młodszy brat. Mężczyzna przyszedł w odwiedziny. Mniej więcej po pół godzinie pożegnał się z siostrą i swoją siostrzenicą, następnie wyszedł i nie miał absolutnie żadnych możliwości, żeby wepchnąć dziecku czereśnię do ust. Dlatego właśnie podejrzenie o dokonanie tego strasznego czynu skupiło się na matce dziecka. Wyszło też na jaw, że kłamała, jakoby kupiła czereśnię w osiedlowym sklepie. Sprzedawczyni zapamiętała bardzo dobrze młodą kobietę z wózkiem dziecięcym, która tamtego dnia kupiła chleb, wędlinę, śmietanę, napój gazowany, pieluchy oraz chusteczki nawilżające i nic więcej. Znacznie później policja ustaliła, że Marta zerwała czereśnię z sadu, który znajdował się około 0,5 kilometra od bloku, w którym mieszkała. Gałęzie przerośniętego drzewa zwieszały się przez ogrodzenie, więc kobieta zerwała owoce, przechodząc z dzieckiem obok tego miejsca. Zastanawiające było również to, że Marta nie powiedziała od razu nikomu, ani mężowi, ani lekarzom, że córka mogła zakrztusić się czereśnią, lecz powiedziała o tym dopiero w trakcie przesłuchania. Trudno było zatem uwierzyć, że zapomniała o tak ważnym szczególe, nawet biorąc pod uwagę szok, jakiego doznała, widząc duszącą się córkę. Logicznie myślący człowiek w sytuacji zagrożenia życia najbliższej osoby raczej stara się przypomnieć sobie i analizować zdarzenia, które mogły do takiej sytuacji doprowadzić. Jednak ona nic takiego nie zrobiła, choć miała na to dość dużo czasu, aby sobie przypomnieć o tych czereśniach. Zrobiła to dopiero w trakcie rozmowy z policją. I dopiero wówczas, gdy poinformowano ją o ustaleniach lekarzy. W takich okolicznościach zarządzono przeprowadzenie sekcji zwłok Zuzi. Wykazała ona, że dziecko rzeczywiście miało w przełyku czereśnię wraz z pestką. Owoc ten utknął w nosogardzieli i spowodował uduszenie się dziecka. Ale to nie wszystko. Na prowadzących śledztwo czekała jeszcze jedna koszmarna niespodzianka.
W żołądku Zuzi odkryto bowiem rtęć. Była to niezwykle trująca substancja, która, jak później ustalono, pochodziła z rozbitego termometru, który służył do mierzenia ciepłoty ciała. Drobiny szkła z tego urządzenia znaleziono w mieszkaniu rodziny D. Marta została zatrzymana, a prokuratura postawiła jej zarzut pozbawienia życia dziecka. Kobieta przyznała się do winy. Została tymczasowo aresztowana, a dalsze śledztwo ujawniło przyczyny tej makabrycznej sprawy. Marta i Tomasz pobrali się ponad półtora roku wcześniej, po kilkunastomiesięcznej znajomości. Dla mężczyzny była to wielka, romantyczna miłość i twierdził, że wiele mógłby dla niej znieść. O swojej narzeczonej twierdził, że była ona bardzo kochaną osobą, słodką, taką kruszynką. Nie miał wiele kobiet wcześniej, zanim poznał Martę, może stąd właśnie takie idealizowanie obrazu jego ukochanej. Po raz pierwszy zobaczył ją w hipermarkecie. Miała ubraną firmową czapeczkę na głowie i zachwalała zalety kruchych ciasteczek, próbując z marnym skutkiem wcisnąć je każdemu, kto obok niej przechodził. Tomasz zwykle z szerokim uśmiechem omijał takie dziewczyny, jednak tym razem nie ominął. Nawet podszedł do niej bardzo blisko i nie mógł oderwać wzroku od tej kobiety, szczupłej i długowłosej blondynki o słodkim wyrazie twarzy, a także o wielkich oczach. Dziewczyna natychmiast wykorzystała tę okazję i poprosiła, aby on coś od niej kupił, bo w przeciwnym razie kierowniczka wyrzuci ją z pracy. Robiła przy tym słodkie miny, a jednocześnie wyglądała, jakby miała zaraz się rozpłakać. Mężczyzna stwierdził, że nie mógł jej odmówić. Mimo iż nie przypadał za kruchymi ciasteczkami, bez wahania kupił aż dwa opakowania, na co Marta bardzo mu podziękowała i Tomasz wtedy poczuł się w niebo wzięty, że tak ładna dziewczyna spośród kilkusetek klientów hipermarketu zwróciła uwagę właśnie na niego. Nie mógł wiedzieć, że no nie był wyjątkiem. Kiedy tylko zniknął za rogiem, ta słodka blondynka zastosowała tę starą jak świat sztuczkę wobec kolejnego mężczyzny. Marta i Tomasz spotkali się kilkadziesiąt minut później, kiedy opuszczali sklep. O dziwo, kobieta poznała Tomka i ponownie posłała mu promienny uśmiech. On z kolei sam się sobie zdziwił, ale zareagował błyskawicznie. Podszedł do dziewczyny i zaproponował jej wspólną kawę. Marta zgodziła się. Młodzi przedstawili się sobie i umówili się na zajutrz, na 19:00, w rynku. Marta w pełni wykorzystała swój urok osobisty. Kompletnie zawróciła Tomaszowi w głowie. On zakochał się w niej być może nawet i od pierwszego wejrzenia do szaleństwa. Był szczęśliwy, kiedy patrzyła na niego miłym wzrokiem i prawiła mu komplementy. Nie dostrzegał, że pozwalał sobą manipulować. Tomasz miał bardzo ugodowy charakter i bardzo nie lubił się kłócić. Natomiast Marta umiała to wykorzystywać. Trudno nawet powiedzieć, czy Tomek podobał jej się jako mężczyzna, czy wybrała go wyłącznie dlatego, że mogła przy nim robić to, co chciała. Nie potrafiła z niczego zrezygnować. Nie umiała chodzić na kompromisy. Miała wszystko to, czego chciała. Mężczyzna nigdy nie robił jej z tego powodu wymówek, lecz nie akceptował wszystkiego tego, co robiła. Milczał jednak, ponieważ bał się, że jeśli zacznie cokolwiek mówić, Marta od niego odejdzie. Tak było zarówno przed, jak i po ślubie. Młodzi najpierw mieszkali u rodziców Tomasza. Kiedy udało mu się znaleźć pracę i stanąć finansowo na nogi, wynajęli stancję. W planach mieli nawet kupno własnej kawalerki, więc mężczyzna bardzo ciężko pracował, aby uzbierać grosz do grosza. Zostawał nawet po godzinach w pracy. Marta niby szukała pracy. Codziennie nawet wychodziła z domu i wracała nieraz bardzo późnym wieczorem, ale jakoś nie miała szczęścia w tych poszukiwaniach. Nie to, żeby była jakoś szczególnie wulgarna czy leniwa. Mieszkanie zawsze było posprzątane, a obiad czekał na stole na mężczyznę, kiedy ten wracał z pracy. Ponadto żaden z sąsiadów ani właściciel wynajmowanego mieszkania nie mogli powiedzieć o kobiecie złego słowa.
Po pewnym czasie wspólnego mieszkania Marta oznajmiła mężowi, że była w ciąży. Stwierdziła, że to już pewne, ponieważ robiła test i była u ginekologa. Tomasz bardzo się ucieszył, a gdy żona urodziła dziewczynkę, nawet szalał ze szczęścia. Zawsze marzył bowiem o tym, aby mieć córeczkę. Jednak wkrótce przestał się tak bardzo cieszyć. Kiedy Zuzia miała 5 tygodni, pojechali z nią do przychodni na badania. Tomasz dowiedział się wówczas, jaką grupę krwi ma ich dziecko i bardzo niemile się zdziwił. Wynikało z tego, że może nie być ojcem Zuzi. Zapytał więc żonę, o co tutaj chodzi. Na co ona odpowiedziała, że nie ma zielonego pojęcia. Przypuszczała, że zaszła jakaś pomyłka w systemie. Tomasz stwierdził, że jeżeli to błąd, to trzeba jak najszybciej powtórzyć badania i ma nadzieję, że kobieta go rozumie. Do ponownego badania jednak nigdy nie doszło. Tydzień później mała Zuzia umarła w straszliwych męczarniach. Marta okłamała męża, mówiąc mu, że grupa krwi dziewczynki została błędnie odczytana. Nie pomylił się ani człowiek, ani komputer. Policja postanowiła dokładniej przyjrzeć się osobie Marty. Okazało się, że 21-letnia kobieta rok wcześniej miała romans. Było to wkrótce po tym, jak wyprowadzili się od rodziców Tomasza. Mąż większość dnia spędzał w pracy, a ona, jak później wyjaśniała, bardzo źle znosiła długie godziny samotności, no i z nudów często wychodziła z domu. Trochę szukała pracy, lecz większość czasu spędzała w towarzystwie swoich koleżanek. Podczas jednego z takich wspólnych pobytów w kawiarni do koleżanek i do Marty dosiadł się jakiś młody mężczyzna, jeden ze znajomych Patrycji. Marcie, która wypiła wcześniej kilka lampek wina, Irek wydał się bardzo atrakcyjny, zresztą z wzajemnością. Mężczyzna niby rozmawiał z 3 kobietami, lecz w rzeczywistości zwracał się tylko do jednej. Zadziałała między nimi po prostu chemia. Nazajutrz Irek zadzwonił na numer, który ukradkiem Marta dała mu w kawiarni. Kochali się w mieszkaniu jego kolegi. Później spotkali się jeszcze 2-krotnie. Być może rozkwitłby między nimi gorący romans, gdyby nie ciąża. Marta nie miała żadnych wątpliwości, że jej sprawcą jest Irek i postanowiła zakończyć tę znajomość. Nie miała bowiem najmniejszej ochoty rezygnować z wygodnego i stabilnego życia u boku męża. Irek był od niego znacznie bardziej atrakcyjny jako mężczyzna, ale poza tym nie miał nic, co mógłby jej zaoferować, ani pieniędzy, ani mieszkania, ani pracy. Marta wyjaśniła mu powód, dla którego nie mogą się już spotykać. Na co Irek stwierdził, że no szkoda. Po chwili jednak dodał, ale może i tak lepiej. Jakoś nie widzę się w roli ojca. Marta stwierdziła, że to bardzo dobrze i aby pamiętał, że nie będzie miał żadnych praw do dziecka. A najlepiej, aby zapomniał o tym dziecku i o niej. Kiedy Marta była w ciąży, Tomasz nie miał żadnych wątpliwości, że dziecko, które nosiła w sobie jego żona, należy do niego. Przez 9 miesięcy kobieta więc miała z nim spokój. Co prawda od czasu do czasu nawiedzała ją myśl, co powie swojemu mężowi, gdy ten za jakiś czas stwierdzi u dzidziusia brak jakiegokolwiek podobieństwa do siebie. Aczkolwiek nigdzie nie było powiedziane, że właśnie tak musi być. Znała mnóstwo przypadków, kiedy dziecko nie było podobne do swoich rodziców. Stwierdziła, że coś wymyśli i tyle. Nie przewidziała jednak, że to właśnie sprawa z grupą krwi najwięcej namiesza. To właśnie ona wzbudziła w mężczyźnie najwięcej wątpliwości. Oczywiście ponowne badanie nie wchodziło w grę. Jeszcze bardziej by się pogrążyła. Miała bowiem Tomka za dobrego i poczciwego człowieka, jednak wiedziała, że istnieją pewne granice, których przekroczyć nie mogła. Marta do pewnego momentu improwizowała i działała po omacku. Być może nawet bezpośrednim impulsem, który popchnął ją do tego makabrycznego czynu, była poranna wizyta jej brata. Mężczyzna coś tam napomknął wtedy o rozwodzie znajomych jego dziewczyny, nie zdając sobie wtedy kompletnie sprawy, jak brzemienna w skutkach może okazać się ta rzucona mimochodem uwaga.
Niedługo po wyjściu brata Marta wsadziła Zuzię do wózka i poszła z nią na zakupy. Gdy mijała stoisko z owocami, już wiedziała, jak to zrobi. Zastanawiała się tylko, czy jedna czereśnia wystarczy. Stwierdziła, że na wszelki wypadek trzeba podać małej rtęć. Wystarczyło tylko stłuc termometr. No cóż, takie rzeczy się zdarzają, pomyślała. Przezornie postanowiła nie kupować czereśni w sklepie, ale zerwać je z pobliskiego sadu. Myślała, że jest bardzo sprytna i przebiegła. Podała Zuzi jednocześnie drobinę rtęci z termometru, który zbiła wcześniej w łazience, i czereśnię z pestką. Ze spokojem patrzyła, jak córka krztusi się i dławi, a następnie dusi. Odczekała dobry kwadrans, nim z udawanym płaczem zadzwoniła do męża i powiedziała mu o tym strasznym wypadku. Później wyrzuciła szkło z rozbitego termometru. Sąd okręgowy w L nie miał żadnych wątpliwości, że był to czyn okrutny, popełniony z całkowitym rozmysłem. Strach Marty przed reakcją męża na wiadomość, że to nie on jest ojcem dziecka, nie był dla sędziów żadną okolicznością łagodzącą. 21-letnia kobieta została skazana na karę 15 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo zdecydowano, że będzie mogła ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po odsiedzeniu 12 lat. Wyrok nie był jednak prawomocny. W trakcie procesu Tomasz występował już jako były mąż kobiety i jako świadek oskarżenia. Mężczyzna zastanawiał się również nad podjęciem kroków, które zmierzały do kościelnego unieważnienia ich małżeństwa. Stwierdził, że co prawda okazało się, że to nie on był biologicznym ojcem Zuzi, lecz zdążył pokochać to dziecko i nadal by je kochał, bez względu na wszystko. W głowie mu się nie mieściło, jak ona mogła to zrobić. Mówił ze łzami w oczach, kiedy opuszczał sąd. Dane osób w tej sprawie zostały zmienione. Warto jeszcze dodać, że według opinii biegłych kobieta w chwili popełnienia czynu zachowywała w pełni zdolność do rozpoznawania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Jednocześnie biegli stwierdzili, że posiadała ona osobowość niedojrzałą, egocentryczną, która cechowała się nadmierną koncentracją na swoim wyglądzie. W trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła, ujawniły się u niej prymitywne mechanizmy obronne. Prokurator żądał dla oskarżonej kary 25 lat więzienia. Jednak sąd wymierzył karę niższą, ponieważ wziął pod uwagę jej młody wiek oraz to, że częściowo przyznała się do winy. Jeżeli tylko macie na to ochotę, to podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami na temat tej sprawy. Ja dzisiaj już bardzo serdecznie się z Wami żegnam i dziękuję za Waszą obecność i aktywność na kanale. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Trzymajcie się ciepło i zdrowo oraz uważajcie na siebie. Cześć!